Tomek, co cię tak urzekło? No bo zawsze czytałeś Biblię z tego, co mówisz. Zawsze też modliłeś się. Skąd ten chrzest akurat biblijny w sensie tego obrządku, że zanurzenie? Skąd wyznanie wiary w Kościele Adwentystów? No więc to adwentyści, mimo że historycznie powstali w XIX wieku, ich teologia jest bardzo osadzona w Biblii. Przynajmniej ta podstawowa, bo wiadomo, że z biegiem czasu teologia się rozrasta i jak w każdym kościele i różne elementy do niej dopływają, ale jak wiara w Jezusa, przykazania, stan umarłych, powrót Chrystusa, to są takie najważniejsze prawdy chrześcijańskie, z którymi zgodzi się każdy chrześcijanin. I ja stwierdziłem, że to jest jedyny kościół w naszych dniach, który się trzyma tych biblijnych zasad, co nie znaczy, że w innych kościołach nie ma ludzi poświęconych Bogu, którzy też będą zbawieni. Jeśli tylko żyją zgodnie z prawdami, jakie znają, bo przecież ja sam przez 20 lat byłem takim człowiekiem. A tak już technicznie bardziej, przepraszam, że to jest też ciekawe, nie? Czy ty możesz czytać normalnie Biblię, książki, jeśli chodzi o przewracanie kartek, trzymanie książki? No to ja mam położone na stoliku, to mogę albo w łóżku, to sobie przewracam spokojnie kartki. Chociaż, ponieważ ja mam grupę wzrokową, bo ja widzę tylko na jedno oko, prawe, na lewe widzę tylko światło, ponieważ prawdopodobnie w inkubatorze ktoś zapomniał mi zasłonić oko z tej strony. Teraz to już wiadomo, że dzieciom się zasłania wcześniaku. Wtedy jeszcze takich rzeczy pewnie nie wiedzieli, albo ktoś nie dopatrzył, więc na lewe oko widzę tylko światło, więc korzystam z książek biblioteki mówionej. Aha. I dość dużo słucham na kasetach czy na płytkach. No a wtedy właśnie, kiedy tak wyjątkowo odkryłeś, że jest kościół, który akurat tak bardzo podchodzi poważnie do wszystkiego, co jest w Biblii zapisane, to poznawałeś to oprócz rozmów z pastorem w jaki sposób? A czy wiesz, ja jestem zawsze wolnym duchem i wszystko, co mi pastor mówił i czego się wcześniej dowiadywałem, że musiałem porównać z Biblią i z historią. To dlatego odeszłem z kościoła katolickiego, to nie dlatego, że powiedzmy tam byli źli ludzie, bo ludzie wszędzie są tacy sami. Jedni dolali przyłóż, drugi nie będę mówił. Drugi nie przyłóż. Nie przykładaj, bo ci może zaszkodzić. Zawsze mówię mojemu kotu, żeby nie gryzł nikogo, bo mówię, nie wiesz, kto jest szczepiony. Słucha się? Czasami wiesz, koty chodzą własnymi drogami. Tomek. No, wracając do tego, że porównałem nauki kościoła katolickiego i stwierdziłem, że kurczę, nie da się tej tradycji pogodzić z Biblią, no i coś trzeba wybrać. Trzeba znaleźć taki kościół, który żyje tak, jak mówi Biblia. No i padło na adwentystów. Już ponad 20 lat się z wami męczę, albo by ze mną. Czym generalnie jest dla ciebie chrześcijaństwo? No bo tak, już to poznanie na to, tak? I co dalej? Czym jest chrześcijaństwo? Dla ciebie. Z takiego codziennego, wiesz, punktu widzenia, nie? Chrześcijaństwo jest dla mnie tym, że żyję tak, jak mówię tak, jak żyję. Ja nie mam podziału na taką, czyli prawaną, nie jestem adwentystą, tylko dnia siódmego. Kiedyś miałem do wyboru, powiedział Tomek, albo zamknąć się w sobie, być może uciec w alkoholizm,
albo zrobić coś dobrego dla innych. Postanowiłem działać na tyle, na ile pozwoli mi zdrowie. Zauważyłem, że ludzie oczekują od Kościoła praktycznego działania, nie tylko deklaracji. Widać, że to też się dosyć mocno ukształtowało jako chrześcijanina, że chciałeś... Teraz często słyszę, że Kościołowi potrzebna jest reforma. Nawet jak będę wstydny, mój wczoraj tego nie neguję, tylko mówię jedna rzecz. Zacznijmy reformację od siebie. A najwięcej ludzi chce zaczynać reformację od innych, dlatego mamy takie skutki, jakie mamy. Masa teologów, Ewangelii w tym coraz mniej. Tomek, czy powiesz nam, bo te trzy rzeczy, jakie już wymieniłem, dożywianie ludzi w Sosnowcu, zbiórka sprzętu rehabilitacyjnego, akcja oddawania krwi, to chyba już dosyć za nami, wręcz zamierzchło czas, czy lata temu, prawda, tak około. Czy teraz masz jakiś taki szczególny projekt, któremu możemy kibicować, o którym możemy się modlić? Czemu się poświęcasz przede wszystkim? Znaczy, wiesz, bo byłem 6 lat kierownikiem ewangelizacji w Sosnowcu, teraz już nie jestem, ale może się udzielam na ile mogę i na ile jest jakieś zapotrzebowanie. Zresztą jest tu starszy zboru Sosnowca, to może powiedzieć, czy coś się udzielam, czy nie? Nie będziemy pytać, zaczerwienił cały. Myślałem, że będziesz pytał, no dobrze. Prawda jest taka, że masz się czym pochwalić, ale nie chcę, żeby to padło z twoich ust. Znaczy, nie wiem, tak myślę. A głównie w zasadzie teraz działam przez internet. Właśnie jesteś bardzo aktywny na różnych forach, tak. Na różnych portalach społecznościowych, prawda? Tak, tak. W ogóle słyszałem, że to kolejny cud był. To, że dostałeś w ogóle komputer. Jak to się stało? Wyraźnie powiedział gestapowiec. Gdybyśmy my przyjechali, to byś już nie żył. Ale że tata sam się zgłosił, to przeżył.